Południe Wnet. Jest 4 kwietnia, cały czas ciepło, a będzie jeszcze cieplej, podobno w piątek 20 kilka stopni w Warszawie, równie gorąco będzie w Krakowie. No i już przywykliśmy do tego, że jest zima i potem jest lato, wiosny, człowiek już w Polsce nie zasna. Burze piaskowe rzeczywiście się zdarzyły. W Kujawsko-Pomorskim przeszła jedna taka burza piaskowa. Ja jeszcze wielbłąda nie kupuję ani arafatki, ale być może trzeba będzie zainwestować i jakiś namiot sobie kupić i wśród tych burz piaskowych się przemieszczać z pracy do domu i z powrotem, a wielbłąd to sympatyczne zwierzę. Mniej sympatycznie w polityce i mniej żartobliwie, bo mamy kolejny 17, o ile ja nie mylę rachuby, dzień strajku nauczycieli. Dzisiaj kolejny protest w stolicy, na osiedle Przeszli, między innymi pod parlament, i tam wznosili hasła: nie ma demokracji bez edukacji. No chociaż wydaje się, że zapał strajkowy powoli słabnie. Mamy rozdźwięk. ZNP i pan prezes Broniarz mówią, żeby uczniów klasyfikować, żeby dopuszczać abiturientów do matur. Tak samo mówi Ogólnopolski Międzyszkolny Komitet Strajkowy, ale już lokalne komitety, między innymi w Poznaniu, Wrocławiu czy Łodzi, mają zupełnie odmienne zdanie i mówią: my swoich uczniów do matur nie dopuścimy. No i rząd się obudził i na takie diktum odpowiedział nie byle kto, bo sam premier Mateusz Morawiecki na Radzie Ministrów. Rzadko tak się zdarza. W tej kadencji to chyba pierwszy, jedyny taki przypadek, kiedy premier przywitał się z ministrami, zasiadł za miejscem prezydialnym na Radzie Ministrów i wypowiedział się do mediów w obliczu kamer i powiedział między innymi to. Prawie 300 tysięcy tegorocznych maturzystów, ich rodzice, najbliżsi oraz, jak przypuszczam, również szerokie grono nauczycieli oczekuje dziś pozytywnych rozstrzygnięć w sprawie dopuszczenia uczniów do matur i sprawnego przeprowadzenia egzaminów dojrzałości. I te niejasne, sprzeczne ze sobą komunikaty płynące ze strony organizatorów protestów, brak wezwania do zakończenia bądź zawieszenia protestu przez Związek Nauczycielstwa Polskiego tworzy sytuację wysokiej niepewności. Niepewności dla uczniów, niepewności dla maturzystów, dla ich rodziców, dla nauczycieli. Dlatego państwo polskie musi zagwarantować to, że w każdej, bez wyjątku, w każdej polskiej średniej szkole każdy tegoroczny maturzysta będzie mógł przystąpić do matury w terminie. Tego wymaga dobro uczniów, tego wymaga dobro rodziców, tego wymaga spokój rodziców, nauczycieli, ale tego też wymaga powaga i odpowiedzialność po stronie państwa polskiego. I tak za tą powagę i odpowiedzialność wziął się premier Mateusz Morawiecki i złożył projekt ustawy, który przyjęła Rada Ministrów, a jutro pewnie przyjmie Sejm, w piątek pewnie Senat, i tak w ciągu 3 dni ustawa, która przede wszystkim zezwoli dyrektorom szkoły, a jeśli ci nie zechcą, to organom prowadzącym, czyli samorządowi, na zaklasyfikowanie uczniów, tak żeby mogli podejść do matur. Temu wszystkiemu, co ja teraz mówię, przysłuchuje się profesor Józef Brynkus, pedagog, historyk oraz poseł klubu Kukiz 15, i już spieszy, żeby powiedzieć państwu dzień dobry po pierwsze. Dzień dobry po pierwsze. A po drugie poprawić mnie i powiedzieć, że uczniowie będą sklasyfikowani. Klasyfikowani, a nie zaklasyfikowani. Tak jest. Różnica spora. No i jaka? No taka, no bo zaklasyfikowanie to oznacza, że po prostu według jakiegoś tam kryterium zbiór porządkujemy, a w przypadku klasyfikacji chodzi po prostu o stwierdzenie, czy dany uczeń jest dopuszczony do matury, czy też nie. No i po to, potrzebni są nam profesorowie w kraju, żeby takie zawiłości lingwistyczne wyjaśniać. No taki, niestety zdarza się, że trzeba takie zawiłości lingwistyczne. Po tych dziennikarzach, że nic nie rozumieją, wszystko im wyjaśnić. Nie wiem, jak odpowiedzieć po prostu, bo jeżeli odpowiem złośliwie, to pewnie się w tym radiu nigdy już nie pojawia. Nieprawda, zdarzyło my bardzo tak, lubimy. Zdarzyło mi się tak, że złośliwych ludzi lubimy. Do jednej z pań dziennikarek powiedziałem, że
dlaczego podejmuje takie trudne tematy. I ona to zrozumiała w ten sposób, że sugeruje, jakoby ona nie miała kompetencji do tego, by te trudne tematy podejmować. I poczuła się urażona i od tego czasu ze mną nie tylko, że nie rozmawia w medium, ale też po prostu nawet udaje, że mnie nie widzi na korytarzu sejmowym. No to przejdźmy do klasyfikacji uczniów. Ona się odbędzie w części szkołach, w większości szkół normalnie poprzez rady pedagogiczne, ale tam, gdzie się nie da, no to będzie robił to dyrektor szkoły, a tam, gdzie dyrektor nie zechce, to wójt, sołtys albo prezydent. A jak Trzaskowski nie zechce? Nie. Może się zdarzyć taka sytuacja, proszę pana, że grono pedagogiczne nie będzie miało rady pedagogicznej, na której odbędzie się klasyfikacja uczniów. Dyrektor szkoły odmówi, w związku z tym stwierdzając, że on nie ma takich, powiedzmy, kompetencji. No to wtedy co zrobi? Należałoby, żeby to jednostka samorządu terytorialnego, czyli w przypadku Warszawy powinien to zrobić prezydent Trzaskowski. Jak odmówi, to co będzie wtedy? Jeszcze nie znamy pełnego tekstu ustawy, znamy tylko to, co powiedział pana premiera. Tak wynikało, że w ostateczności może to zrobić organ prowadzący. Czyli prezydent Trzaskowski, drodzy warszawiacy, albo prezydent Majchrowski, no, drodzy krakowianie. Będący organem założycielskim w stosunku do szkoły. Ale to będzie musiał osobiście pójść do liceum, spojrzeć w dziennik i wypisać ze średniej oceny. Że tylko po prostu, no właśnie tu jest też problem, bo kto będzie tak naprawdę średnio ocen na przykład, czy na przykład nauczyciele mają różnego rodzaju algorytmy do oceny uczniów, nie tylko powiedzmy w postaci tych stopni prostych, ale też powiedzmy jakieś kropki, znaczki, tego typu rzeczy. Mają również na przykład wagi przyłożone do określonych ocen. Z ocen. Kartkówka, klasówki, wypowiedzi jakieś dłuższe, czy na przykład te testy. Uczniowie mają świadomość tego, ponieważ uczniowie zawsze muszą otrzymać taką informację na początku semestru, w jaki sposób będą oceniani, jakiego rodzaju narzędzia będą wykorzystane. Nieraz te narzędzia ewoluują w trakcie, powiedzmy, roku szkolnego i tutaj no, osoba, która będzie dokonywała klasyfikacji, no może podejść do tego tylko i wyłącznie mechanicznie, czyli wyciągnąć średnią, która nie będzie odpowiadała tak naprawdę poziomowi i wiedzy, i umiejętności ucznia. Ale to jeszcze pan premier powinien tym samorządowcom kalkulatory wysłać, żeby pan Trzaskowski przychodził. Każdy z nich ma telefony często służbowe, więc mogliby z tego skorzystać. No wie pan, my trochę z tego tutaj tak trywializujemy problem, ale sprawa jest bardzo poważna. To tutaj jest, trywializuje, bo pytanie jest, trywializujemy dlatego, że po prostu jesteśmy w tej sytuacji dość bezradni tak naprawdę. Ja wczoraj byłem na proteście nauczycieli w Krakowie i tam spotkałem swoich byłych studentów, z którymi rozmawialiśmy i oni na przykład wczoraj, mając świadomość tego, że rząd będzie zajmował się kwestią matur, nawet byli zadowoleni z tego. Jedna z nauczycielek wprost mi powiedziała, że mają taką niepisaną umowę z dyrektorem szkoły, że on dokona klasyfikacji. No to jest chyba raczej lepsze, niż gdyby to przedstawiciel organu założycielskiego dokonywał. I ona mówi tak, mają taką, my będziemy dalej strajkować, ale zrobi to dyrektor za nas i zrobi to poprawnie. No dobrze, bo my się trochę naigrywamy z pana premiera i z tego pomysłu, nie, żeby wójtowie się, i prezydenci chodzili próbują wyjść z tego, a najlepsze sposoby, proste rozwiązanie, dać nauczycielom to, o co walczą, czyli podnieść po prostu im pensję. O 30%. Wtedy, niekoniecznie albo 30%. Albo o 130%, dlaczego nie? To jeżeli pan uważa, że tyle powinno być, to proszę bardzo. Ja uważam, znaczy, że ich tak nie są wcale takie wielkie. Proszę zwrócić uwagę na to, że do tej sytuacji takiej strajkowej tak naprawdę trzeba sobie uczciwie powiedzieć, doprowadził także rząd poprzez to taką nieogarniętą politykę rozdawnictwa. No i się pokłócimy, ale także, panie profesorze. Zobaczymy. Jeżeli się pokłócimy, to źle. I nigdy więcej pana profesora tu nie zaprosimy za karę i wykrakał pan, załamie pan profesor. Się tym naprawdę. Na liście czarnej kolejnego medium, ale wracając do problemu, to proszę zwrócić uwagę na to, że tak, nauczyciele mają już od dawna pewien poziom wynagrodzenia. I ten poziom wynagrodzenia w stosunku do pensji, na przykład minimalnej, to rozwarcie jest coraz mniejsze.
Tak naprawdę w przypadku nauczyciela stażysty jest on w tej chwili po prostu porównywalny. Czyli na poziomie pensji minimalnej nauczyciel stażysta dostaje pieniądze. To jest po prostu sytuacja skandaliczna. To prawda, tylko ona się nie wzięła z niczego. Wzięła się z tego, że od roku 11... 8 lat i tak nie, dalej nie, już to słyszeliśmy. Nie. 4 lata. No dobra, ale 4 lat rządziło PSL. Platformy i PSL-u nie było żadnych podwyżek. Trzeba po prostu tą samą drogą iść? Rząd powiedział, dajemy w tym roku 15% podwyżki. Proszę pana, proszę mi pokazać grupę zawodową, ta dostała 15% podwyżki w jednym roku. Proszę pana, jako problem polega na poza tym, bankierami. Że zostało tak, tak zostało po prostu obniżona pensja nauczycieli, że to 15% jest po prostu niewystarczające. A tak naprawdę, proszę pana, można było ale spokojnie... Ale jest rok przyszły, jest rok następny, można iść dalej, a nie żądać od razu 30% kiedyś, albo powiem nie ma matur. Jeszcze o drugim przypadku, gdzie mnie dziennikarka z wrogiego waszego do was radnia powiedziała my w ten sposób, lubimy, że po jednym zdaniu jej powiedziałem kochamy. Tak, że chciałbym mieć tyle samo czasu, bo się patrzyłem na zegarek w trakcie audycji i ona mówi, dlaczego spieszy się pan poseł? Mówię, nie spieszę się, ale chciałbym mieć tyle samo czasu na odpowiedź, ile pani ma na zadanie pytania. I po tej audycji też po prostu zostałem wpisany na czarnolistę, tak jak w takim sklepie, jeden z polsko... Grabi. Specjalnie się tym martwię. Martwię się po prostu tematem, o którym mówimy, bo sytuacja jest naprawdę poważna i widać, że tak naprawdę rząd nie ma sposobu, nie ma po prostu rozwiązania w tej chwili takiego doraźnego. Myślę, że po prostu znaczy, jest doraźne rozwiązanie. Przepraszam, ale to że panu jest czysto mechaniczne, czysto mechaniczne, takie, które może ale co miał naprawdę, zrobić rząd? Pozwolić, żeby ja myślę, 20%, 15%, Bóg wie, nauczyciele, ile odsetek maturzystów nie podeszło do uczą w klasach maturalnych są w bardzo poważnym dylemacie i to takim nawet powiedzieć dylemacie moralnym, bo nie chcą po prostu traktować swoich uczniów jako narzędzie szantażu w stosunku do władzy. Ale czasami władzy. Tak i nie dzieje. Robią tego, i nie robią tego, na pewno jestem tym przekonany. Mamy także świadomość wśród uczniów. Proszę pana, nie mówmy o tym, że uczniowie tak bardzo dramatyzują. Owszem, są zdenerwowani, to jest na pewno na nich jakaś presja wywarta, ale w gruncie rzeczy, w mediach, zwłaszcza społecznościowych, mamy do czynienia z przypadkami takimi wręcz, powiedzmy, no, śmiesznymi, kiedy się okazuje, że ten sam news jest powtarzany przez kilkadziesiąt osób od imienia począwszy Adama, skończywszy na Marysi. No to dowodzi tego, że to jest akcja jakaś, powiedzmy, zorganizowana w celu po prostu tu wywarcia presji na nauczycieli. Prawda jest taka, znaczy tak wpadłem na taki może niezbyt wiarygodny jednak koncept, mianowicie to, że myślę, że tak naprawdę to rząd wykorzystuje kwestię egzaminów, najpierw gimnazjalistów, potem ośmioklasistów, ale także matur do tego, żeby po prostu okiełznać środowisko nauczycieli. Bardziej niż nauczyciele. Nauczyciele. Z tego strajku jest kilka... Z kilka takich, można powiedzieć, wniosków. Jaki jest uzysk tego strajku dla szkoły? Dla szkoły jest tylko taki, że mamy rzeczywiście sytuację, można powiedzieć, takiego poważnej sytuacji problemowej, którą trzeba po prostu rozwiązać i zacząć się po prostu szkołą zająć w sposób taki systemowy. I to jest sytuacja, można powiedzieć, graniczna. Więcej się już nie zrobi. Gorszego momentu już nie będzie. Ktoś ten strajk, bo być może w tej chwili to jest teza, być może bardzo prawdopodobna, że w tej chwili już ani pan Broniarz, ani pan Sławomir Witkowicz ze Forum Związków Zawodowych już nie kontrolują tego protestu. On się już... Myślę, bardzo dobrze, bo... Ma własną dynamikę, ale oni go rozpoczęli i chyba bez wizji, jak go zakończyć, no bo tak, wydaje się, że tracą nauczyciele, bo ich poważanie w społeczeństwie spada. Nieprawda. Traci szkoła. Nieprawda. To jest nieprawda. Na pewno nie jest tak, jak pan mówił, że nauczyciele tracą w oczach społecznych. No jak śpiewają piosenki przebrani za krowy, no to nie jest pana, poważne. A co ma, jakie mają... To jest oczywiście trochę śmieszne, ale to jest wyraz desperacji. Tak naprawdę na nich nikt by nie zwrócił uwagi, gdyby na przykład... Efektem desperacji to był protest w roku 2013-2014, kiedy byli działacze Solidarności i bardzo mała część pedagogów strajkowała głodowo przeciwko likwidacji historii w szkołach. Teraz też było, proszę wytłumaczyć, dlaczego w Krakowie. Dlaczego na przykład ten strajk głodowy został tak po prostu spacyfikowany w Krakowie nauczycieli? Dlatego, że po prostu ten strajk głodowy miał być pewnego rodzaju alternatywą dla strajku, który był przez środowisko nauczycielskie. Proszę nie utożsamiać oporu nauczycieli, ich postulatów z tym, co mówi i robi Broniarz, bo to jest fatalne. Niestety
Niestety najgorszą rzeczą w tym wszystkim jest to, że wiele osób odbiera ten strajk przez pryzmat twarzy broniarza. Zresztą dla rządu jest to bardzo wygodnie, bo to jest fajny taki chochoł, którego można po prostu ustawić w kącie jak prawdziwego chochoła i którego pokopać, a nawet można powiedzieć, że w pewnym sensie propagandowo spalić. Radio Wnet było w kuratorium, jak trwał strajk. Był Krzysztof Skowroński, zrobił prawie godzinny reportaż i zapraszam każdego, żeby ten reportaż posłuchał, bo on dużo mówi o rzeczywiście tragicznej sytuacji w polskiej edukacji. Natomiast Solidarność, ani w swojej dużej części, nie większości, być może w większości, w znacznej części powiedziała, te 15% w tym roku to jest racjonalna propozycja i walczmy o dalsze podwyżki. Nie, to powiedział Związek Zawodowy Solidarność, tak, pod jest kierunkiem Proksy. Pana Proksy, Ryszarda Proksy, przewodniczącego. Nauczyciele, ja jestem członkiem Związku Zawodowego Solidarność. Od momentu, kiedy zacząłem pracować na uczelni, czyli jeszcze w czasie PRL-u. Komuny, tak PRL-u, zwane. Tak, tak zwanego w 87 roku. Wtedy Solidarność jeszcze, powiedzmy, dopiero się odradzała i jestem wiceprzewodniczącym na uczelni i zawsze będę bronił związkowców, pracowników. Natomiast w tym przypadku, no niestety, mamy do czynienia z taką po prostu bardzo łatwą narracją, że wszystko to po prostu firmuje broniarz, a to jest fatalne. Ja mówiłem jeszcze jednej rzeczy, które znacznie wcześniej. Fatalne jest to, że Solidarność przez pana Ryszarda Proksę tak łatwo po prostu się poddała, bo tak naprawdę związkowcy Solidarności nie posłuchali swojego przewodniczącego. No, w Olsztynie, w Elblągu, w Krakowie, ale czy gdziekolwiek. Część w trakcie jeszcze, nie w tym tygodniu, ale jeszcze w poprzednim, jeszcze przed świętami część wycofywała się z tego protestu. A to nie tylko z tego powodu, nie tylko ci się wycofywali, którzy są afiliowani do Solidarności, ale także ci, którzy są afiliowani do Związku Nauczycielstwa Polskiego, czy niezrzeszeni nauczyciele, czy z Forum Związków Zawodowych, ponieważ były różne przyczyny. Przed świętami usłyszałem od nauczycielki jednej. Do świąt strajkuję, a potem wracam do pracy, bo dzieciom trzeba coś dać jeść. I to jest taka klasyczna polska siłaczka, dzisiaj żyjąca w okolicach, czy w samym Nowym Sączu, która swoje dzieci wozi do swoim starym samochodem, ale także dzieci sąsiadki, która po prostu nie stać na to i wozi do szkoły, bo ona się przejmuje tymi dziećmi. Tacy są polscy nauczyciele. Nie róbmy z nauczycieli idiotów takich, którzy się wszyscy za krowy przebierają albo malują włosy na fioletowo i śpiewają jakieś tam piosenki. Chociaż na pewno część takich pedagogów jest, bo to widzimy na tych filmach, trudno, które powagi zawodu proszę nie pana, dodają. Proszę pana, jeżeli po prostu idzie się do zawodu, do pracy, powiedzmy z pensją 1800 zł, to mamy świadomość tego, że nie zawsze jest ta kwalifikacja pozytywna. Często jest tak, że po prostu robi się to na takiej zasadzie, no nie mam gdzie pójść, mam dobre dojście do wójta i niech mnie on zatrudni. Wielu z tych nauczycieli potem albo po prostu tu nie daje sobie rady, rezygnuje, albo też zostaje po prostu usunięta z zawodu przez dyrektorów, mający świadomość tego, że fatalnie to działa. Ja zabiorę się teraz za obronę pana związkowego kolegi, pana Ryszarda Proksę, przewodniczącego Nauczycielskiej Solidarności. Nie ma takich kolegów. My walczyliśmy w tym roku o 15% podwyżki, to dostaliśmy, to po co proszę mamy pana, 15% więcej podwyżki, proszę pana, przy 2200 złotych brutto, to jest, proszę pana, 330 złotych. Na rękę 170 złotych. Myśli pan, że to po prostu coś zmieni? Tak naprawdę? Jeśli chodzi naprawdę o nauczycieli, to jest nic. Pewnie nie zmieni, to jest nic. Ale kiedy mamy dynamikę wzrostu płac w gospodarce na poziomie 7%, to jest dwukrotnie szybciej niż... Proszę pana, z tego, jeżeli globalnie. Pana, tak jak zaczynamy od poziomu mułu, to jak troszeczkę podskoczymy wyżej, to już jest lepiej. Lepiej nie, proszę pana, bo problem polega na tym, że no nauczyciele przez kilka lat, ja się zgadzam z pana wieloma rzeczami, między innymi z tym, kiedy pan mówi o tym, że od 2011 roku nauczyciele po prostu byli permanentnie zaniedbywani przez rządzących. Druga kadencja Platformy to było zero podwyżek, bo pierwsze były dość wyraźne dość podwyżki. Wyraźne. Kilka gdy była lat taka po progresja, powiedzmy sobie, w takim powiedzmy, ja teraz no, w takim rząd nadrabia poziomie, i kiedy nadrabia, to wybucha strajk. Jak nadrabia? No jak nadrabia? Jeżeli no 15% w roku to jest nadrabianie zaległości. Proszę pana, proszę nie mówić, że to na przykład zachwieje budżetem, te kilka miliardów złotych, czy kilkanaście miliardów złotych, jeżeli na innego rodzaju cele rząd wydaje równie tyle. Więc jak słyszymy od pana premiera Morawieckiego, że budżet tego nie wytrzyma, to co wytrzyma? 13+, 500+ dodatkowe, czy inne rzeczy?
Faktem jest, że rzeczywiście budżet może nie wytrzymać, ale ze względu na to, że po prostu do tego budżetu nie będzie przychodów i nie bez kozery. Pani minister Czerwińska staje okoniem wobec różnych programów czy projektów Prawa i Sprawiedliwości. A wystarczyłoby na przykład państwo odchudzić. No to... Odchudzić. Proszę pana, mówimy o czymś takim, jak to, że na przykład za granicę przez kilka lat Platformy i PSL-u wypłynęło w acie po około, tam mówią różnie, ale od 40 do 50 miliardów rocznie. Czy za to ktoś beknął? Czy za to ktoś odpowiada? Przecież to płotki, które wyłudziły tam powiedzmy 10-12 milionów złotych i to jeszcze powiedzmy po 2 tygodniach wychodzą, bo mają dobrego adwokata. Nie, jak na razie mamy uszczelnienie, to chyba wszyscy poza częścią posłów Platformy te pieniądze, które zostały wypłynięte, które wypłynęły, powinny być, proszę pana, do Polski z powrotem ściągnięte. Już to dawno nie ma. I mamy takie rzeczy. Nie, proszę pana, nie wiem, czy taka możliwość. Szwajcarzy na przykład ulegli presji pewnego środowiska narodowego i oddali pieniądze. A co tam ma do rzeczy? To do rzeczy, że po prostu są narzędzia w mediacji międzynarodowej, dzięki którym możemy te pieniądze ustalić, gdzie są, gdzie się znajdują te pieniądze i je do Polski ściągnąć. Dobrze, zagalopowaliśmy się gdzieś daleko w naszej dyskusji. Ale nie, bo to jest po prostu komplementarne, trzeba na państwo patrzeć. Nie, po prostu pan postawi się wszystko ze wszystkim kojarzy. Z państwem, silnym państwem polskim, silnym, którego nie ma. Jest państwo, kiedyś było państwo okradzione, a teraz jest ośmieszone. A ty posłuchajmy, co powiedział wczoraj pan Broniarz. Proszę bardzo. Zobacz, to może nada nową dynamikę naszej rozmowie. Nie potrzeba. Rząd mówi. My wam proponujemy za 2, za 3 lata podniesienie średniego wynagrodzenia, którego nikt nigdy nie widział, do 8 tysięcy złotych. Ale będziemy pracować 22-24 godziny więcej. Tak jakby rząd nie zdawał sobie sprawy z tego, ile wynosi faktyczny wymiar czasu pracy. Przypomnę, według Instytutu Badań Edukacyjnych sprzed 6 lat czas pracy nauczyciela wynosi ponad 47 godzin tygodniowo, a próba przekazania opinii publicznej, tak jak uczynił tu pan premier, że mamy dużo wolnego czasu, nie idzie w żadnym innym kierunku, tylko konfrontacji z opinią publiczną. Absolutnie nie zgadzamy się na takie opowieści pana premiera w sprawie naszego czasu pracy. Chcemy także zwrócić uwagę na to, że każda z tych propozycji, bez względu na swój konfrontacyjny charakter, jest także ekonomicznie głęboko nieuzasadniona i krzywdząca. I mamy wrażenie, że była ona napisana na kolanie, pod doraźne potrzeby zespołu negocjacyjnego. Bo z każdą propozycją wartość godziny ponadwymiarowej nauczyciela, czy wartość godziny pracy nauczyciela leci na łeb, na szyję. To są propozycje rządu. Będziemy więcej pracować i mniej zarabiać. Tak ma być budowana godność naszego zawodu. Nasz postulat płacowy, tak jak powiedziałem, jest niezmienny. Oczekujemy stanowiska rządu. Tak mówił wczoraj pod Ministerstwem Edukacji Narodowej, pod gmachem ministerstwa na Alei Szucha, przewodniczący ZNP, pan Sławomir Broniarz, w studio profesor Józef Brynkus, poseł klubu Kukiz 15, ale też pedagog i historyk. Wracamy do rozmowy. No i mamy pana Broniarza, który mówi, nie ma zgody na to, żeby wydłużać pensum za wyższą płacę. Ten pomysł się panu profesorowi podoba. Pomysł premiera. Który pomysł? Żeby stopniowo rosło pensum tygodniowo godzin lekcyjnych. Zacznijmy od tego, że pan Broniarz powinien powiedzieć, że nie my pracujemy, tylko wy pracujecie, bo on już nie ma żadnego związku z ostatni pracą, raz stał przy pracy w 95 roku. W 24 lata temu, więc rzeczywiście, proszę pana, mi się marzy taka sytuacja, że przewodniczący związku zawodowego jest czynnym pracownikiem danej branży, chociaż powiedzmy w wymiarze tam minimalnym, po to, żeby po prostu się nie oderwać od atmosfery, od warunków, od całego tego powiedzmy funkcjonowania danego zawodu. Wracając do tej propozycji, tak? No, rzeczywiście, więcej pensji za trochę Broniarz ma rację, ze względu na to, że rzeczywiście więcej pensji, gdy przeliczymy po prostu to na godziny potem, to się okazuje, że rzeczywiście ta godzina pracy nauczyciela będzie coraz mniejsza w stosunku do tego, jak jest teraz. Nie? Okay, ale to jest czyli nie będzie kwestia stawki, ale sam pomysł, żeby jednak to pensum z 18 godzin wydłużać, bo ono kiedyś było dłuższe, stało się krótsze w latach 80. Powiedzmy sobie szczerze, jest
potrzeba nad tym i teraz trzeba się zastanowić, czy nie należy wracać. Ja zawsze się śmieję, że jak na przykład co niektórzy moi koledzy, tak zwani wolnościowcy, nawiązują do jakiegoś takiego Aleksy Tocqueville'a czy jakichś tam innych myślicieli niemalże starożytnych, a tak naprawdę z przełomu XVIII i XIX wieku, twierdząc, że oni tam fajne pomysły mieli, które nigdy nie wdrożono, to w Polsce międzywojennej jednak wdrożono pewien pomysł dotyczący pracy nauczycieli, jak powinien być ta praca wyglądać i jak powinien być on wynagradzany i jakie powinny być jego obowiązki, nie? Ale proszę pana, tego się nie da zrobić w sposób mechaniczny, bo przykładowo, jeżeli na przykład mamy taką gminę, konkretnie pod Wadowicami jest taka gmina Wieprz, gdzie jest powiedzmy tam 7 szkół podstawowych, w każdej szkole jest jeden oddział i mamy 7 godzin, mamy jedną godzinę fizyki w 7-8 klasie, nie? To oznacza, że po prostu 7 razy 2 godziny jest 14 godzin i nauczyciel fizyki musiałby jeździć od jednej szkoły do drugiej szkoły, żeby po prostu to pół pensum, no 3/4 pensum zrealizować. To jest naprawdę nienormalne. Tylko problem pytanie, polega na czym innym. Taki jednostkowy przypadek, pewnie jest to więcej, nie, no, ale to nie jest... jeszcze gorsze przypadki, bo moja rodzina, miejscowość Spytkowice, są 3 szkoły podstawowe, gmina tam jest, nie? Gmina. To jest organ założycielski. Większość nauczycieli ma etat. To powinno być kompleksowe, proszę pana, kompleksowe rozwiązanie. Połączenie po prostu podniesienia pensum z rozszerzeniem umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz uprawnień do nauczania innych przedmiotów. Ale proszę pana, my od 2015 roku nie możemy się od pani minister Zalewskiej doprosić tego w różny sposób działając, czy to instytucjonalnie, przez uczelnię, gdzie jestem zatrudniona, ale także osobiście ja, by określiła standardy kształcenia nauczycieli, bo ona się nie może dogadać z Gowinem. I to jest problem bardzo poważny. A to jest też ciekawe, bo tego dźwięku państwu nie puściliśmy, to ja państwu streszczę. Na tej samej manifestacji ten sam Sławomir Broniarz, prezes ZNP, mówił także o tej drugiej warstwie, która jest schowana w tle tego strajku, czyli po pierwsze, uczniowie mają za dużo lektur. To był jeden przekaz. Po drugie, nauczyciel powinien mieć większy wpływ na dobór lektur, a nie żeby ministerstwo dekretem decydowało, czego on ma uczyć, a czego ma nie uczyć. I to jest pierwszy raz tak silnie powiedziane, czego są nauczyciele. Chcą być może słabszej edukacji, no bo mniej lektur. Jak ktoś nie czyta, to jest mniej inteligentny. Nie, pan po prostu przestanie też patrzeć na to, czego chcą nauczyciele przez pryzmat tego, co mówił Broniarz. No niestety, weźcie po prostu, w ogóle zrezygnujcie z przywoływania Broniarza, wsłuchajcie się środowisko nauczycielskie. Dzisiaj rozmawiałem, bo mówiłem, że będę... Środowisko to jest 600 tysięcy osób. No prawie 600 tysięcy. Słuchać tylu osób naraz. Ja zrozumiem, ale sam pan ma świadomość tego. Przecież rozmawia pan niekoniecznie przywołując, rozmawia pan z przedstawicielami, nauczycielami i słyszymy od nich. My bijemy się nie tylko w tej chwili o pieniądze, ale też o jakość i godność polskiej oświaty. A ta jakość to nie będzie w wymiarze broniarzowym, bo broniarz po prostu jest w moim wieku, ale facet zatrzymał się po prostu na poziomie mentalnym Polski Ludowej i na poziomie po prostu to nie tylko mentalnym, ale też intelektualnym i można powiedzieć takim futurystycznym, tym, no znacznie jeszcze wcześniej. To ja zapytam teraz profesora, a nie polityka. Pana zdaniem jest taki nurt nauczycieli, że ta reforma, która jednak zwiększyła wymiar lektur, zwiększyła obciążenia dla uczniów, jest niechętnie, jest także z tej przyczyny przez nauczycieli odbierana, że ona jest za trudna dla nich? Chodzi panu o to, że po prostu na mocy tej reformy wprowadzone zostały na przykład jakieś lektury i przez to na przykład... Jest więcej niż przed reformą. Nie. Ja tego nie widzę. Być może na przykład nauczyciele mają wątpliwości co do konkretnych przykładów lektur. Ja tak się nie specjalizuję w języku polskim, w nauczaniu języka polskiego. Wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że to jest dla mnie jakaś działka, powiedzmy, wręcz terra incognita. Ja się zajmuję historią, ale na podstawie tego, co słyszę... Która chociażby w ramach tej reformy wróciła w pełnym oczywiście wymiarze. Że tak, proszę pana, to, co się stało za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u w odniesieniu do historii, to było fatalne, ale możemy do tego wątku wrócić, ale skończmy jeszcze problem lektur. To nie jest tak, że nauczyciele są przeciwni. Owszem, w środowisku 600 tysięcznym znajdzie się tam, powiedzmy, promil nauczycieli, którzy kontestują wykaz lektur,
głównie z powodów ideologicznych. Głównie z powodów ideologicznych, ale też powinni, powiedzmy, na bazie tych nawet dla nich nie do przyjęcia propozycji znaleźć jakieś rozwiązanie, choćby na przykład no, wykorzystać je do stworzenia sytuacji problemowej, dzięki której można byłoby jakieś różnego rodzaju, powiedzmy, punkty widzenia zaprezentować. To zależy, powiedzmy, tutaj od inwencji nauczyciela. Okej, okay, to czas na koniec, bo czas nas goni. Okrągły stół. Nic nas nie goni. Czasu nam brakuje. Okrągły stół, panie profesorze. Odbędzie się, nie odbędzie się, to dobry pomysł. No, odbędzie się, na pewno się odbędzie, przecież premier zapowiedział, że będzie. To, że tam broniarza nie będzie, no to, no to jest inna kwestia, czy Witkowicza, nie wiem, jak się nazywa ten pan. Witkowicz. Witkowicz, no to jest inna kwestia, nie? To okrągły stół na pewno będzie, przecież nie można się wycofać z tego. A pan poseł tam przyjdzie? Podobno, nie wiem, czy zostały skierowane zaproszenia, do informacje do klubów. Powiem panu tak szczerze, że z przyjemnością bym się tam pojawił. Z przyjemnością się nam pojawił z różnych względów, ale nie wiem, czy po prostu ktoś oczekuje od nas tego, żeby przedstawiciele klubów parlamentarnych byli. Wiem, że mają być przedstawiciele rodziców, nauczycieli i tak dalej, wybierani według jakiegoś klucza. Czy w tym kluczu my jesteśmy, nie wiem. Tego się dowiemy. A co słychać w kampanii wyborczej do Europarlamentu? No jest, fajnie. Widziałem, że tam niektóre banery są robione, także że wszystko jest okej. Będzie pan wspierał lidera Oczywiście będę. Będę wspierał cały ruch Kukiz 15. Ruch Kukiz 15, bo my nie idziemy do Europarlamentu na takiej zasadzie, że my oferujemy Polakom program tutaj, no, można powiedzieć polski, ale my, polski w tym sensie, że adresowany na grunt polski, ale my po prostu idziemy mamy świadomość, że my chcemy po prostu w Europarlamencie dokonać pewnej jakościowej zmiany. I to jest najważniejsze w tym wszystkim. My mamy program, polski program dla Unii Europejskiej. Polski program dla Unii Europejskiej. Go for Poland. Powiedział profesor Józef Brynkus. I na dopytanie, co ten bonmot znaczy i czy w tym haśle jest jakakolwiek treść, już nam czasu nie starczy. Tym razem dowiemy się, czy tam jest pustosłowie, czy może jakieś... Nie ma czegoś takiego jak pustosłowie. Choćby na przykład... W polityce? Panie. My nie jesteśmy politykami, jeszcze. My jesteśmy ludźmi życia publicznego. Proszę o tym pamiętać. Cały czas to przypominamy. Chciał pan powiedzieć, że jeszcze nie zdążyłem się oswoić, tak? Tak. Z politykami i z pustosłowiem. Profesor Józef Brynkus, poseł klubu Kukiz 15. Nie polityk, ale pedagog i historyk. Człowiek życia publicznego. Dziękuję bardzo również za rozmowę w Popołudniu Wnet na 87,8 w Warszawie, 95,2 w Krakowie i na www.wnet.fm oczywiście. Również ja sobie przypomniałem, że nie wiem, czy zapiąłem rower do stojaka przed gmachem pasty, a przypomniałem sobie dlatego, bo teraz zagra Lech Janerka z piosenką Rower, więc państwo posłuchajcie, a ja pójdę na dół sprawdzić, czy na pewno przypiąłem moją kolażówkę.